Can I break this hole from you? It would mean everything to me if I do. Hej, hej! Z tej strony Emi. Przed nami kolejny odcinek z gry Life is Strange Before the Storm. No i w poprzednim odcinku zamieszkałam sobie na wysypisku w ubraniach Rachel. Pogadałam sobie z Rachel, a teraz mam iść do Franka, jak mi cały czas Chloe przypomina. A tu to jest... Jestem ślepa. Nie wiem, wydawało mi się, że ona to pół... Aha, to nie z tej strony, inna perspektywa, okej. Okay. A, że jak ktoś wchodzi, to że tutaj nie. No dobra, fajne w sumie. Myślałam, że będzie na zewnątrz drzwi. Ten jest piękny. No dobra, ale najpierw miałam przeczytać SMS-y, bo nie tyle od Franka, tylko zapomniałam wcześniej przeczytać od... Od kogo to było? Od Mikiego, tak. Nie mogłam sobie przypomnieć. Boję się. Znaczy, nie Mikiego, ale Franka. Nieważne. Tak, teraz pytanko. To tutaj chyba będzie. Okej, okay, to już było wtedy, jak mnie przepraszał za brata. Słyszałem, że zostałaś wyrzucona. Przykro mi. Byłam jakby jedna przeciwko dyrektorowi, coś takiego. Steph mówi, że jesteś nerdem. Okej, okay, a co to ma do tematu? W sensie Chloe mówiła, że oni są nerdami. Nieważne, Frank pojedzie. Tak. Nie czytałam tego wcześniej. To wszystko z dzisiaj? Tyle SMS-ów? O co chodzi? Ja nie wiem. Nie no. To są jakieś stare SMS-y. Dlaczego ja nie pamiętam, żebym to czytała? Twoje gówno jest tutaj. Hell yeah. Możesz to dla mnie zatrzymać jeden dzień? Mogę. Jestem twoim ulubionym, kupcem, powiedzmy. Jesteś? Kocham. Zatrzymasz, wciąż jest twoje. Co? Zażartuj o tym w następnym SMS-ie. Jakby handlujesz... narkotykami przez ten telefon. 400 to jest 420. Mogę się z tobą spotkać, jeśli masz kasę. No jakieś takie tego typu nic ten. Ona ma też połamany w ogóle telefon, czyli to jest dzisiejszy, tylko ten jeden. Jestem jakby na wysypisku. Dobra. Boję się. Dobra, idziemy. Z daleka mi się ten wzorek, ta głowa z tymi, nie wiem, od kruka jakby kojarzy mi się z tym, z takim znaczkiem, że coś jest takie chemicznie tam, no, niebezpieczne. To jest kobieta, którą widziałam z ojcem Rachel? Dziwne.
Ale to jest ten jego ten? Ale przecież on mieszkał wtedy chyba na plaży. Nie znam sekretnego tego hasła. Narkotyki, to jest hasło. Wsadzaj dupę do środka. Nie ogarniam. Znaczy, to co? Najpierw mówisz, że się tu spotkają i nagle co? Przejął sobie tą? Dobrze, on tu przyjechał. Nie, to w sumie. I pomyślałam o tym, bo to jest jego ta... Śmierć, jakby ktoś tu sikał, zamknij się. Miałeś złą noc, coś tam? Zawsze jest zła noc? Weź mój notatnik, wtedy pogadamy. Czy on nas porwał, czy ja mam tylko... No, to jest ten jego ten. Nie wiem, boję się. A to nie jest chyba ta przyczepa co ostatnio. Albo wygląda całkiem inaczej. Bo tak naprawdę... Pamiętam tutaj jak ma komputer WoW, a wtedy nie miał. Jak z Max tutaj były. O, graffiti, bo potem zapomnę. Tak, zabije nas za graffiti, luzik. Aha, to nie jest, nie wiem czy to jest graffiti na kartce, nie? Piwo, mleko i TP, nie wiem. Praca albo dom. No i co? Jakby narkotyki Chloe, tylko taka pisownia inna. Właśnie, bo ja sobie tego nie przyjrzałam. Nie tutaj. Ar, never mind. A, bo jeszcze to same SMS-a od Justina. Aha, tak. Justin to jest ten, co nam narkotyki zabrał z szafki. I powiedział, że odda, bo teraz ma ciężki czas. Znaczy ja wiem, że on też miał tam coś wspólnego z Max, tak powiedzmy trochę, ale to było nie w tej części. No nieważne. Teraz znowu pytanie, czy jakieś stare czytałam? Aha, z nim jest mało. A to wszystko jest, bo tak, bo jest napisane Dude, słyszałam, że zostałaś wyrzucona, złe wieści. Masz na myśli dobre wieści? No właśnie. Też jestem w domu. Jakby zostałem wczoraj wyrzucony za to, że śmierdziałem narkotykami. Mama zabrała mnie do swojej grupy. Był grup, nie wiem za bardzo. W sensie jakaś grupa wsparcia, coś takiego, ale grupa książkowa, nie wiem. To musi chyba coś innego też oznaczać. Oh man! To co, oni go wyrzucili z tej szkoły? God busted, nie wiem. W sensie na chwilę, czy tak jakby tego dnia, czy na stałe? Nie wiem, jak to jest. Swoją drogą w pierwszej części Max powiedziała, że on jest taki fajny, że ona lubi takich skaterów i tak dalej. Czyli ona jakby ma ten smaka na... wszystkich, co ćpają w pewnym sensie, bo przecież Chloe też. No nieważne. Tak. Tutaj jest dziennik. Aha. Aha, jest tutaj strona kolejna. Ale nie ma tego? A tu jest, dobra. Episode 1, episode 2. Zdobyłam wszystkie? Nie, bo ja tutaj jakby drugi raz przychodziłam. Tak na szybko, nieważne. Ale to już jest ważne, tak. Ej, nie wierzę. A nie, Clean Lens. Muszę chciałam cieszyć. To mam na wysypisku, to mam w samochodzie na wysypisku, to też na wysypisku w budynku. To jest u tego Franka w aucie. Czyste coś. Co tego nie mam. Zamknięte drzwi, jakaś ścieżka.
Wiadomość. Straszny reflektor. Czas hipokryzji. Nie wiem, nic mi to nie mówi, bo jeszcze przy tych obrazkach to w miarę, jak było robienie zdjęć w pierwszej części, to jeszcze w miarę można było użyć podpowiedzi. Tutaj łapka Chloe, co ona ma tatuaż? Nie wiem. To jest jakby okno. Znaczy, w sumie drzwi, ale wygląda jak okno. Chyba, że to no, bokiem? Nie wiem. Książka, jakieś tabliczki, tutaj jakaś kartka, coś tam, nie wiem. Nie wiem za bardzo. No, ale i tak mi dobrze idzie. W tamtej części mi gorzej szło, więc nie narzekam. Tak, tutaj są różne miejsca. A to jest zablokowane. Dlaczego? To nie jest po drodze jakoś? Wysypisko, mieszkanie Chloe, szkoła, szatnia. Tam jej będzie było przedstawienie, a tutaj, gdzie one sobie tam razem podróżowały. No dobra, to myślę, że następnym razem przeczytam. Drzwi, no to raczej nie wyjdę. Znaczy, wyskoczę co najwyżej. Aha, bo to jest kibel. Znaczy nie, sypialnia. Zawsze mi się myli, bo to tak podobnie. Nieważne. To nie zabije mnie, że to włażę? Nope. On jeszcze wtedy nie miał nic wspólnego z tą? Z Rachel? Tak! Aha, zapomniałam o piesie. O Boże, on był taki mały wtedy? Pompidou? Wzruszyłam się. Pompidou? Aj! Mały morderca, no. W sumie racja, ale ma ząbki. Elliot. Ale on wolno jedzie. Zruszyłam się, to jest jego kochany Pompidou, który był w drugiej części, znaczy w pierwszej, zależy jak na to spojrzeć. I wow. Ja myślałam, że to są... A tu są drzwi do wyjścia. Dobrze, notebook. Nie, nie wezmę, bo ja chcę sobie przejrzeć. A jeszcze mi nie zabiłeś, to chyba mogę, nie? Frank's Knife. Nie mogę wziąć? Boję się go. Instrument do zabijania. Czy ja wiem? Znaczy, pillow. A dlaczego ten? Znaczy, popieprzona, no wiecie. Ta poduszka jest na pewno martwa. Take. Notebook. A tu jest notebook. Aha, to ja miałam tam wejść. Dobra, nie ogarniam. Znaczy, tak myślałam, że tam to nie wyglądało jak notebook, nie? Bo było tak jakby osobno ekran, osobno klawiatura. To on ma dwa kompy, tak? Znaczy, w sumie nie wiem, no, na narkotykach właściwie chyba można zarobić, chociaż to też zależy, ale no, nie wiem. Poprzednim razem to było całkiem inaczej. Aha, powiedziałam, że masz mi przynieść komputer, a nie grzebać w rzeczach. To chcę sam przynieść, babe. Nie trzeba było mi tutaj ten. On przyjechał na wysypisko tym autem swoim, właśnie tak myślałam. Nie wiem. Nieważne. To co to jest? Aha, notebook. To ja nie, ja teraz nie biorę, bo jeszcze mi będzie kazał sobie pójść. To jest to, czego Frank chce. Aha, bo to jest notebook jako ten, jako zeszyt, a nie jako komputer. Nieważne, 2010. Okej. Słuchawki, stare zdjęcia. Frank i jego BFF. A skąd wiesz? Nie wiem, nie ma jeszcze tego. No to chyba jeszcze... Nie no, myślę, że jakby teraz znalazła coś o Rachel, to by było głupio, bo... No nie wiem, bo to tak w inną stronę ma ta gra pójść. Telewizor! Taki stary z antenką. No w sumie potrzeba antenki, tutaj jakieś płyty. Przepraszam, że tak się pieprzę, ale no nie wiem, jakoś bardziej mnie ciekawi samochód Franka, w sumie jego dom w pewnym sensie, niż wysypisko, więc... Look, krzesło. Krzesło, które pasuje do Franka. Bardzo, te kwiatuśki. Nia, nia, nia. Look. Food. Aha, micha dla psa. Dobra. Ktoś bardzo brudzi, jak je. No, to wiadomo kto. Chyba, że Frank żre przez ten. Nieważne. W każdym razie chciałam powiedzieć, że tutaj ostatnim razem dużo narozpieprzałam wtedy z Max i z Chloe, a teraz tak spokojnie, znaczy na razie, nie?
Znaczy on tutaj jest, więc też było trochę trudniej, no nie? Ale jaram się, że mogłam tu wejść po raz kolejny. A ten piesek to był taki słodki. Ten taki ogromny, morderczy pies, który chciał nas zagryźć w poprzedniej części i który mógł umrzeć, zależy jak czego uratowaliśmy. Wow! I tutaj taki mały puciak. A, kocham. Look take. Ja wolę najpierw przeczytać, co to jest. Back of pot, bo jakby po obrazkach to nie wiem za bardzo. Aha, wiem co to jest. Coś tam filozofia trzymania narkotyków? Nie wiem, ale ja chyba nie mogę tego wziąć, bo mnie zabije, obawiam się. Jak myślicie? No właśnie. Nawet o tym nie myśl, cholera. Nie, on ma ten... No, oko w tyłku. Nie, to jest to oko samochodu, to wszystko widzi. Pudełko płatków. Och, jak on się tak zdrowo odżywia czasem. No właśnie, część zbalansowanego śniadania. Okej. Okay. Re co? Refli... Co? Refrigerator? Nie wiem, co to jest. By taka ta tutaj z prądem coś tam? Open. Nie, lodów... Aha, pełno dolarów wydaje na tego piesa. To on zamie płatki, a pies ma całą lodówkę żarcie. Jakie to słodkie. I coś tam było, nie? Że on tego psa... Jak to było? Że on tego psa zabrał, bo mieli go hodować na walki psów. On cały czas za tym jednym autem jedzie i te same go mijają. Nieważne, ale kocham. To było takie słodkie, że on nie jest takim całkiem złym gościem. A, to już patrzyłam, tak. Nawet jakby ten dealer narkotyków potrzebuje przypomnienia. Hot. Jakiś sos, jakiś chili. Który cieszy się bólem, co? Nie wiem za bardzo. Jakiś taki chyba hot w stylu taki ostry, tak mi się wydaje. Kabinet. Ej, czy ja się zacięłam o coś? Nie na ludzik. Use. Tak, na pewno mi pozwoli. To nie jest coś tam nauka? Biedny ten, coś tam. Nie przeczytałam, bo on gadał. No z tym razem próbuję pytać panią Arkadię? Nie wiem, co chodzi. Aha! Ojej, jak słodko! Hajder, mój pies ma 3 miesiące i cały czas wszędzie... Nie wiem. Sra? Cika? Pi? Pasika. Co powinienem zrobić? Dziękuję, Frank B. Szczeniaczki tak mają, kiedy się czegoś boją. Coś tam musisz przestać, nie wiem, straszyć czy coś. Mary N. Dzięki, ale go nie straszę. Dlaczego on ma takie wypadki? Może, a nie przyszło ci babe do głowy, że może właśnie on miał jakieś problemy w życiu przed tym, jak poznał Franka? Nie, od razu trzeba zwalać na tego, jeśli prosi o rady, no to nie wiem. Jakby trzeba spokojnie, kiedy nie kontrolujesz siebie, spójrz głęboko. Czy powinieneś mieć psa? Fucking problem, no właśnie. Jaki masz pieprzony problem? Znaczy mówiłem, że nic mu nie robię. Więc nie trzeba przeklinać. Teraz jest dowód na to, że coś mu złego robisz, albo jeszcze gorzej. A figi fifty. Rachel jakby miałaby tam czas na terapię, coś takiego? Ile tego jest?
Drogi pies. A to coś było o tym? Rachel, the therapist. This demon guy is into some fucked up shit. Śnić o tym, co znaczą chmury. Pies. W jakim wieku pies jest taki? A to jest wyszukiwanie. Aha, to jest historia wyszukiwania, właśnie dopiero teraz. Muzyka Peacehead. Ale to był ten zespół, co ten. Ochroniarz z Blackwell. No. Gra w tym zespole, to nie jest dziwne? Mila Kunis. Kocham ją, mamy podobny gust. Jakby znowu jakieś zdjęcia w formacji chmur. On chyba chmury lubi. To jest taki, wiecie, tutaj pieska kocha, tutaj chmurki sobie ogląda kształty, a oprócz tego jest dealerem. Masakra. Coś tam, nielegalny ogień. Obserwowanie lasu Arcadia Bay, to może chodzi o ten pożar. Megan Fox. Jaka jest największa chmura w historii? Dlaczego szczeniak nie je steków? Bo jest może za mały, maybe. Jakie to słodkie, że on trzy razy o tych chmurach. Kocham, to słodkie. Więcej pieprzonego gówna. D. To nie wiem od kogo. Frank. Będę w... Nie mogę sobie nigdy... No jak się to nazywa? Tam gdzie jest ten... Woda. Młyn, dobra. Jestem wściekła. Wszystko płonie, całkowita masakra, nie mogę o tym myśleć. Pies tego nie zrobił? Coś tam $10 przepadło? How I am supposed to come back from this with my fucking reputation intact? Jak mam wrócić z moją reputacją? I can't think straight on this shit right now. Nie mogę myśleć o tym głównie teraz. I just want to find who started the fire and burned his fucking face. Muszę znaleźć tego, kto jakby podłożył ogień i spalić jego pieprzoną twarz. Nie wiem, o co chodzi, ale... masz tutaj kogoś, znaczy no nie do końca, ale kogoś, kto był przy tym i wie. Tytuł pies. Frank, lubisz psy? Myślę, że tak. Ten pies jest specjalny, men. $3000. I zatrzymam go dla mojego przyjaciela Franka. Że ktoś tam chciał go dla siebie. To wszystko, co dla ciebie zrobiłem, to jest więcej niż $3000. Nie dziękuj mi. To jest ode mnie dla ciebie. Damon. Aha, to jest to D. To niby jacyś tam dealerzy czy coś, znaczy nie wiem, jak ten drugi, ale też było, że nie może się pokazać, coś tam złego zrobił, no nie? A jednocześnie tutaj ogień kto podłożył, w sumie co go to obchodzi, no nie? Tutaj znowu jakieś z tym, z pieskiem, kocham, to jest takie słodkie. Nope. I co, pozwala Frank jej grzebać w tym aucie? To jest dziwne, no nie? Ciapa! To już czytałam, chyba wszystko. Luke. A nie, czekaj. Śledzi ten zespół Blackwell, coś tam, bo to jest Bigfoot, tam był ten zespół szkolny, nie wiem, dziwne to, ale ja chciałam kabinet tam zeza. Ciekawe co Frank je.
pokazali, myślałam, że ją pieprzy. Okej, okay, fasolki. Okej. Okay. Ale płatki też ma. Beans, 1 500 000 dla nienawidzę. Aha, że jakby ma świra na tym punkcie, no nic nie wiem, czy je, bo to tanie. Znaczy nie wiem, w sumie jak ma te 1000 dolców na psa, no chyba, że już więcej nie ma kasy, nieważne. Czapajda. A, już widziałam, dobra, przepraszam. W ogóle to gdzieś, a właśnie, no właśnie, narzegane. Blech. To pies narzegał, czy on, bo się trochę boję? Nie, no żartuję, nie, to było, że ten, że śmierdzi sikami. A to psimi, dobra, okej. Okay. Luke, a to jest ta kartka, dobra. Okej, okay, to już prawie skończyłam. Tak, wiem, długo mi to zajęło, ale no, to jest dla mnie bardzo ciekawe. No, chciałam wiedzieć, tak? Nie mogłam tego nie poczytać, no, nie ma opcji. Betting Sleep, nie wiem, co to jest. Mam nadzieję, że jest okej z nimi. Aha, jakby ile są winni? Coś takiego. No chyba tak, coś w tym stylu. Czy ich nie zamordował za to, tak? Ich. Luke. A to jest? Bóg. Co? Prawa Oregon? Przewodnik po prawach, coś tam i jak się chronić? Nie wiem. Tak, dealowanie narkotykami. To jest dobre, żeby się chronić. Luke. No właśnie, ten pies sprawia, że Frank jest trochę bardziej miły, ale że wygląda, czy że, bo nie przeczytałam. Chodzi mi o to, że tak słodko, zgadzam się z tym. I co tam jest napisane, że co, że ja coś ukradłam mu? Czy to jest to, o czym myślę? Na szczęście ja zapłaciłam. Stella. Stella, przecież to jest dziewczyna ze szkoły, ale no bo taka grzeczna, to nie wiem, czy to jest przypadek? Nie, to nie może być chyba przypadek. Drew, też chyba był jakiś taki gdzieś, nie wiem. Tamta Stella to, nie wiem. Dobra, trzeba mu dać to, czego on chce. Boję się trochę. Szczerze mówiąc. To jest to. Siadaj. Wspaniałe, badassowe imię dla psa. To jest po francusku. Na razie jakoś nie wygląda, jakby była zła rozmowa. On nie jest pudlem. Dlaczego francuski? Coś takiego. Zastanawiam się, czy by nie zrobić przerwy w tym miejscu. Nie wiem, no, niby się mało działo, tak jakby na to spojrzeć w tym odcinku, ale jednocześnie dla mnie to były bardzo smaczne rzeczy, żeby móc się dowiedzieć o piesku, o tym, co Frank myśli i tak dalej, bo to jest jedna z ciekawszych postaci z pierwszej części Life is Strange, chociaż tam jest wiele ciekawych postaci. Na razie jeszcze Frank nas nie zabił i ona nie czuje się porwana, ale to było takie dziwne, że... On mówi, się spotkamy, ona wchodzi, a on odjeżdża. Znaczy, w sensie razem z nią, nie? Tak dziwnie, nie wiem. No i czemu on nam dał ten zeszyt, skoro tam nie było napisane, że mamy jakiś dług? Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Jestem ślepa. Dopiero teraz zobaczyłam, że on ma zabawkę takiego hot doga z musztardą i z nóżkami, z rączkami, z buzią. Jakie to słodkie. Ta zabawka jest prawie taka duża jak on. Słodko, słodko, słodko. Dobra, myślę, że to na tyle w tym odcinku. Ja jeszcze będę nagrywać, bo jestem tak strasznie nakręcona, że to jest masakra.
Nie dzieje się może dużo ostatnio, ale podoba mi się bardzo, bardziej niż to pieprzenie się po wysypisku. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie mogę się doczekać. Tak, napiszcie, co sądzicie o Franku, o tym jego piesku i tak dalej. To takie słodkie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to poproszę o komentarze, subskrypcję oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Pa!